Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 201. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119, wersety od 113 do 120. Nienawidzę ludzi chwiejnych, a prawo Twoje miłuje. Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą. Pokładam ufność w Twoim Słowie. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, strzec będę przykazań Boga mojego. Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył, nie zawiedź mojej nadziei. Wesprzyj mnie, a będę ocalony, i zawsze będę zważał na Twoje ustawy. Odrzucasz wszystkich, co odstępują od Twoich ustaw. Bo zamiary ich są kłamliwe. Jako żurzel oceniasz wszystkich występnych w kraju, dlatego miłuję Twoje napomnienia. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Fragment od rozdziału 12, wersetu 1 do rozdziału 13, wersetu 30 pierwszej księgi Machabejskiej. Opisuje polityczne i militarne działania Jonatana i jego następcy, Szymona Machabeusza. Jonatan umacnia sojusz z Rzymem i Spartą, ale zostaje zdradzony i pojmany przez Tryfona. Szymon przejmuje dowództwo, odnosi liczne zwycięstwa, zdobywa Jafe i Gezer oraz zostaje uznany za najwyższego kapłana i władcę Judei. Przeczytajmy te rozdziały aby poznać niezwykłą determinację i sukcesy militarno-polityczne, które utwierdziły niezależność i stabilność państwa żydowskiego. Jonatan zauważył, że czas mu sprzyja, wybrał więc ludzi i posłał ich do Rzymu, aby umocnić i odnowić z nimi przyjaźń. Do Spartan i do innych miejscowości także posłał listy tej samej treści. Wyruszyli więc do Rzymu, weszli do senatu i powiedzieli: Arcykapłan Jonatan wraz z żydowskim narodem posłał nas, abyśmy z wami odnowili przyjaźń i przymierze wojskowe na poprzednich warunkach. Wtedy Rzymianie dali im listy do swych urzędników w poszczególnych miejscowościach, aby im zabezpieczyli spokojny powrót do judzkiej krainy. A oto odpis listu, który Jonatan napisał do Spartan. Arcykapłan Jonatan, starszyzna narodu, kapłani i pozostały lud żydowski, braciom Spartanom, pozdrowienie. Już dawniej został wysłany do arcykapłana Oniasza list od sprawującego wśród was władzę królewską Arejosa o tym, że wy jesteście naszymi braćmi. Tak jest w posiadanym przez nas odpisie. Oniasz z wielkim szacunkiem przyjął waszego posła i odebrał od niego listy, w których wyraźnie była mowa o przymierzu wojskowym i o przyjaźni. Nie zmusza nas do niej żadna konieczność, pociechę bowiem swoją mamy w Księgach Świętych, które są w naszych rękach. Uważamy jednak za słuszne wysłać do Was poselstwo, ażeby odnowić z Wami braterstwo i przyjaźń, żebyśmy się nie stali dla Was obcy. Wiele już bowiem czasu upłynęło, odkąd przysłaliście do nas poselstwo. My, zawsze i bez przerwy, w święta i inne wyznaczone dni, o Was pamiętamy w czasie ofiar, które składamy i w czasie modlitw. Trzeba bowiem i wypada pamiętać o braciach. To też cieszymy się z Waszej sławy. My zaś wokoło siebie mamy wiele utrapień i wiele wojen. Na wojnę bowiem przeciwko nam wyruszyli królowie sąsiednich krajów. W tych jednak wojnach nie chcieliśmy być ciężarem ani dla Was, ani dla innych sprzymierzeńców naszych i przyjaciół. Z nieba bowiem mamy moc, która nas wspiera i tak zostaliśmy wybawieni od naszych nieprzyjaciół, a nasi nieprzyjaciele zostali upokorzeni. Wybraliśmy więc Numeniusza, syna Antiocha i Antypatra, syna Jazona, i wysłaliśmy ich do Rzymian, aby odnowić przyjaźń z nimi zawartą i poprzednie przymierze wojskowe. Poleciliśmy im jednak, aby udali się także i do was, żeby was pozdrowili i żeby wam wręczyli nasze listy, w których jest mowa o odnowieniu naszego braterstwa. Teraz zaś dobrze zrobicie, jeżeli na to dacie nam odpowiedź. A oto odpis listu, który przysłano Oniaszowi. Arejos, król Spartan, arcykapłanowi Oniaszowi, pozdrowienie. W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama. Teraz więc, skoro to już wiemy, dobrze zrobicie, jeżeli napiszecie do nas, jak dobrze wam się wiedzie. Wtedy my damy wam odpowiedź. Wasze bydło i wasz dobytek należy do nas, a to, co my posiadamy, jest wasze. Wydajemy polecenie, aby wam to oznajmiono. Jonatan dowiedział się, że wodzowie Demetriusza wyruszyli z większym jeszcze aniżeli poprzednio wojskiem, ażeby walczyć przeciwko niemu. Wyruszył więc przeciwko nim z Jeruzalem w okolice Hamat. W ten bowiem sposób nie dał im nawet możliwości wkroczenia na swój obszar. Do ich obozu wysłał swych zwiadowców, ci zaś powrócili z wiadomością, że oni czynią przygotowania do uderzenia na niego w nocy. Gdy słońce zaszło, Jonatan nakazał swoim żołnierzom, żeby czuwali i przez całą noc byli pod bronią gotowi do bitwy. Postawił też straże dookoła obozu. Gdy nieprzyjaciele dowiedzieli się, że Jonatan ze swoim wojskiem jest gotów do bitwy, zlękli się i zwątpienie ogarnęło ich serca. W swoim obozie rozpalili ogniska i wycofali się. Ale Jonatan i jego żołnierze nie spostrzegli tego dopiero rano. Widzieli bowiem, że ogniska się palą. Wtedy Jonatan rozpoczął pościg za nimi, ale już ich nie dogonił. Przeszli bowiem na drugą stronę rzeki Eleuteros. Wtedy Jonatan zwrócił się przeciwko Arabom, których nazywano zabadejczykami. Pokonał ich i zabrał łupy na nich zdobyte. Stamtąd wyruszył i udał się do Damaszku i przeszedł przez cały kraj. Szymon także wyruszył i udał się do askalonu i sąsiednich warowni, a potem zwrócił się w kierunku jafy i zdobył ją. Dowiedział się bowiem, że swoją warownię mają zamiar wydać zwolennikom Demetriusza. Obsadził więc ją załogą, aby jej strzegła. Jonatan po swoim powrocie zwołał starszyznę ludu. Razem z nimi postanowił wybudować w i warownię, podwyższyć mury Jeruzalem. I pomiędzy zamkiem a miastem wznieść wysoki mur, oddzielając go od miasta, tak by on był w zupełnym odosobnieniu, a jego mieszkańcy nie mogli ani kupować, ani sprzedawać. Zabrali się więc do odbudowania miasta. Wtedy zwaliła się część muru po wschodniej stronie przy potoku, a Jonatan odbudował tak zwaną hafenatę. Szymon zaś wybudował adidę na obszarze Szefeli. I obwarował ją oraz zabezpieczył bramami i zasuwami. Tryfon nosił się z myślą, aby zostać królem Azji i włożyć na głowę diadem, a rękę podnieść na króla Antiocha. Obawiał się jednak, że Jonatan może do tego nie dopuścić i że może walczyć przeciwko niemu. Szukał więc sposobu, jakby go pochwycić i zgładzić. Wyruszył więc i przybył do Betrzean. Jonatan zaś z czterdziestoma tysiącami żołnierzy gotowych do boju wyszedł mu naprzeciw i przybył do Betrzean. Tryfon przekonał się, że jest on z licznym wojskiem. Obawiał się więc podnieść na niego rękę. Przyjął go wspaniale, przedstawił go przyjaciołom i ofiarował mu dary, a swoim przyjaciołom i żołnierzom przykazał, żeby mu byli posłuszni tak samo jak jemu. Do Jonatana zaś powiedział: Dlaczego trudziłeś całe to wojsko? Przecież żadna wojna nam nie zagraża. Odeślij ich więc do domu. Wybierz sobie tylko kilku mężów, aby byli w twoim orszaku. Potem chodź ze mną do Ptolemaidy. Chcę ci ją bowiem przekazać, tak samo zresztą jak inne warownie, Pozostały oddziały wojskowe i wszystkich urzędników. Następnie odejdę do siebie. W tym tylko bowiem celu tutaj przybyłem. Zawierzywszy mu, Jonatan zrobił tak, jak on powiedział. Odesłał swoje wojsko. Oni zaś odeszli do ziemi ludzkiej. Pozostawił ze sobą tylko trzy tysiące ludzi, z czego dwa zostawił w Galilei, a tysiąc z nim poszło. Gdy tylko jednak Jonatan wszedł do Ptolemaidy, mieszkańcy Ptolemaidy pozamykali bramy i pochwycili go, a wszystkich jego towarzyszy pozabijali mieczem. Potem Tryfon posłał piechotę i konnicę do Galilei i na Wielką Równinę, ażeby pokonać wszystkich zwolenników Jonatana. Tamci zrozumieli, że Jonatan i jego towarzysze zostali uwięzieni i zamordowani. Dodali więc sobie wzajemnie odwagi i w bojowym szyku wyruszyli gotowi do bitwy. Ścigający jednak zobaczyli, że chodzi o ich życie i wycofali się. W ten sposób wszyscy bezpiecznie doszli do ziemi ludzkiej. Płakano po Jonatanie i jego towarzyszach i zapanowała trwoga. Cały Izrael podniósł wielki płacz. Wszystkie zaś sąsiednie narody usiłowały ich wytracić. Mówili bowiem: Nie mają władcy ani wspomożyciela. Teraz więc walczmy z nimi i wymaszmy wspomnienie o nich z ludzkiej pamięci. Szymon dowiedział się, że Tryfon zebrał liczne wojsko, ażeby iść do ziemi ludzkiej i zniszczyć ją. Ponieważ wiedział, że lud drży z bojaźni, udał się do Jeruzalem i zwołał lud, a dodając im odwagi, mówił: Wy sami wiecie, ile ja, moi bracia i rodzina mojego ojca uczyniliśmy dla prawa i świątyni, oraz ile było walk i trudów, które ponieśliśmy. Dlatego wszyscy moi bracia zginęli za Izraela. Pozostałem tylko ja, sam jeden. Teraz przenigdy nie będę chronił mego życia, jakikolwiek ucisk przypadnie. Nie jestem bowiem lepszy od swoich braci. Przeciwnie. Mścić się będę za swój naród, za świątynię, za żony i dzieci wasze. Wszystkie bowiem narody pogańskie, kierując się wrogością, połączyły się, by nastąpić. Gdy lud usłyszał te słowa, na nowo rozpaliła się w nim odwaga i donośnym głosem tak mu odpowiedział: Ty jesteś naszym wodzem w miejsce Judy i twego brata Jonatana. Prowadź nas na wojnę. Cokolwiek nam powiesz, wykonamy. Wtedy zebrał on wszystkich ludzi zdolnych do noszenia broni, a potem z pośpiechem wykończył mury Jeruzalem i obwarował je dokoła. Do Jafy zaś posłał Jonatana, syna Absaloma, z dość dużym oddziałem wojska. Ten wypędził tych, którzy w niej przebywali i sam w niej pozostawał. Tryfon razem z licznym wojskiem wyruszył z Ptolemaidy do ziemi ludzkiej. Jonatan był z nim jako więzień. Szymon zaś rozłożył się obozem koło Adidy na skraju równiny. Gdy Tryfon dowiedział się, że Szymon stanął w miejsce swego brata Jonatana i że zamierza stoczyć z nim bitwę, wysłał do niego poselstwo, oznajmiając: Zatrzymaliśmy twego brata Jonatana w sprawie pieniędzy, które z racji swego urzędu był winien królewskiej kasie. Prześli więc teraz sto talentów srebra i dwóch spośród jego synów jako zakładników, aby po uwolnieniu nie odstąpił od nas. Wtedy go uwolnimy. Szymon wiedział, że podstępnie do niego mówią. Posłał jednak pieniądze i chłopców, by wśród ludu nie wzniecić przeciwko sobie wielkiej nienawiści. Mogliby bowiem mówić, zginął dlatego, iż nie posłałem tamtemu pieniędzy i chłopców. Posłał więc chłopców i sto talentów, ale tamten złamał swoje słowo i Jonatana nie uwolnił. Potem Tryfon wyruszył z zamiarem wejścia do kraju i zniszczenia go. Przeszli okrężną drogą do Adory. Szymon zaś ze swoim wojskiem zagradzał mu drogę w każdym miejscu, przez które przechodził. Załoga zamku wysłała do Tryfona posłów, którzy go przynaglali, aby przybył do nich przez pustynię i przysłał im żywności. Tryfon całą swoją konnicę przygotował do drogi. Tej nocy jednak spadło bardzo wiele śniegu, także z powodu śniegu nie mógł się tam udać. Wyruszył więc i udał się do Gileadu. W pobliżu Baskama zamordował Jonatana. Został on tam pochowany. Następnie Tryfon wycofał się i powrócił do swego kraju. Szymon rozkazał zabrać kości swego brata Jonatana i pochować go w Modin, mieście swych przodków. Cały Izrael opłakiwał go z bardzo wielkim żalem i obchodził po nim żałobę przez długi czas. Szymon nad grobem swego ojca i swoich braci wystawił nadbudowę. A przez to go podwyższył w widoczny sposób, używając kamienia ciosowego, tak stylnej, jak z przedniej strony. Ponadto wystawił siedem piramid jedną obok drugiej dla ojca, dla matki i dla czterech braci. Wokoło nich, jako ozdobę, wybudował wysokie kolumny, a na kolumnach na wieczną pamiątkę umieścił zbroje. Obok zaś zbroi wyryto okręty, tak żeby mogli je zobaczyć ci, którzy będą płynęli po morzu. To jest grobowiec, który wybudował w Modin, stojący do dnia dzisiejszego. Czwarty rozdział listu do Kolosan zawiera ostatnie napomnienia świętego Pawła, zachęcając do wytrwałości w modlitwie, mądrego postępowania wobec niewierzących oraz do okazywania wdzięczności. Dołącz do wspólnej lektury aby poznać praktyczne rady dotyczące chrześcijańskiego życia codziennego i ciepłe pozdrowienia dla współpracowników Apostoła. Panowie, oddawajcie niewolnikom, co sprawiedliwie i słusznie się należy, świadomi tego, że i Wy macie Pana w niebie. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy, Chrystusa. Za co też jestem do tej pory więźniem, aby ją obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć? Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie przyprawiona solą tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Wszystko o mnie oznajmi Wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu. Wysyłam go do Was właśnie po to, byście Wy wiedzieli o naszych sprawach, a on, żeby pokrzepił Wasze serca, wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród Was, oznajmił Wam wszystko, co tutaj się dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia. Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I Jezus zwany Justusem. Ci będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla sprawy Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was rodak wasz epafras, sługa Chrystusa Jezusa. Zawsze walczący o was w modlitwach, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Zaświadczam o Nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz i demas. Pozdrówcie braci w Laodycei zarówno nimfasa, jak i Kościół gromadzący się w jego domu. A skoro list zostanie u Was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei, a Wy, żebyście też przeczytali list z Laodycei. Powiedzcie zaś archipowi, bacz, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Pamiętajcie o moich kajdanach. Łaska niech będzie z Wami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.